zbliża się godzina 19, zbliża się też, co ważniejsze, mecz 10. kolejki futsalowej pierwszej ligi grupy południowej pomiędzy AZS-em UEK Kraków a Komon Kobierzyce. Na ten mecz zapraszam Państwa Patryk Śmiłek i Arkadiusz Salomon. Czekają nas na pewno bardzo duże emocje. Krakowianie są dzisiaj na pewno bardzo zmotywowani i też na fali ostatnio te dwa dobre mecze u siebie. Dwa zwycięstwa na domowej hali, więc na pewno liczą na podtrzymanie tej serii. Aczkolwiek GSF tutaj też Komon Kobierzyce, którzy również są nieraz podawani jako GSF w Gliwice, więc możliwe, że będziemy używać nas zamiennie dzisiaj. Oni też ostatnio wygrali 7-2, więc pewnie liczą na to, że zyskają dzisiaj jakieś. I tak jak teraz po tym odbiorze mogą próbować mieć kodaty. I teraz będzie taka pierwsza szansa, będzie okazja dla Pysia. Pyś do pewnym punktem drużyny, przede wszystkim w defensywie. A kiedy wróci Bukalski, zobaczymy kogo, czyim kosztem zamknie. Okupują miejsca w dole tabeli, to są obie drużyny raczej z takiego środka, może z takimi nawet większymi aspiracjami. Też poczekajmy teraz, bo teraz prosta strata. No i bramka, ależ Krawców tutaj dosyć prostym dribblingiem, ale jakże skutecznym, jak się okazało, oszukał. Chyba Kubę Ptaka, jeśli dobrze dostrzegłem, ale można mnie tutaj poprawiać. Krawców na zamach wziął rywala, a potem już wystarczyło tego tę akcję wykończyć. Zrobił to perfekcyjnie i zdobywa... Czech teraz z przejęciem, ale tutaj Kilian walczy z nim ostro. Jeszcze Hady! Ła, ależ tu niewiele... Bochni pojedzie na arcyciekawy mecz do Tarnowa i zmierzy się z Unią, a teraz znowu było... Ania, czy to jest po prostu jakaś nieszczelność w obronie, ale mają łatwo. A teraz trwały powstrzymujące kontrę Krystiana. Daje. I myślę, że z czasem włączą się też do walki utrzymania, ale teraz Pyś, ale... Tej akcji ofensywnej. No, ale teraz... Kaloszy i no, wielu osobom pasuje jednak ta rola tego, który nie musi wygrać, ale teraz będzie bramka, tak jest! Wepchnął tę piłkę do siatki Krystian Grochalski. Wydawało się, że Goliński tutaj zainterweniuje, ale jednak ta piłka przełamała jego ręce i wpadła do bramki. Jest remis. Fantastyczne wykończenie tutaj Grochalski, ale też chce pod... Mączyński do biedy tutaj, nie wiem. Odebrana piłka, czysto zaatakowany zawodnik. No dużo się tutaj działo, ciężko. To też oni, trzeba powiedzieć, tak jak powiedziałeś, jednak więcej tych sytuacji pod bramką sobie tworzą. Kolejna w światło bramki zmuszony do interwencji Goliński. Uwaga, bo teraz był faul na Marcinie Czechu. Biegnie... Które znamy. Wiemy, na razie ten rzut wolny broni Goliński, pusta bramka, bramki jednak nie ma. Ale jakieś umiejętności na konsoli na pewno Łożuka muszą być, skoro został wybrany. Tak, no myślę, że ten dobór mógł być też trochę niefortunny, ten FPS, że tak dość niezbalansowana drużyna. Nagrodę piłki, teraz jednak ta futbolówka wpada pod jego nogi. Broni Goliński i znowu faul. Tym razem to wygląda co najmniej dobrze. Ptak, uwaga! O, kto wie, co by się stało? Morozow trenerem, tak to wygląda. Morozow, no właśnie! I drużyny gości, ale teraz zobaczmy, bo krakowianie idą z kontrą. Hady, ale świetne dogranie! Ależ tutaj niewiele brakowało, żeby stłumił sobie ten wybuch agresji. Teraz Kilian, ale prosto w rękawice Macieja Prusia. Się przestraszyć kibice gospodarzy, bo Karnatowski wyglądał tak, jakby już miał tą piłkę praktycznie pod nogą. Będzie szansa na kontrę, czy jeszcze uda się oddać strzał? Tak! I to był... A Komon... Tak, nie do końca. Uwaga, bo teraz przechwyt, tak, ptak, ptak! Ależ tutaj niewiele brakowało, naprawdę. No, brakowało, żeby wpadł do bramki. Teraz Urbaniec, każdy jest od wszystkiego. Teraz przejęcie Kuby Ptaka, ptak, ptak! I już chciałem powiedzieć... Miejsce, ale podał to Urbańca. Ten dobrze sprawdził do Ptaka, ptak! Jeszcze dobił, jest! Jest, do trzech razy sztuka, ta piłka jeszcze odbiła się od obrońcy. Nie wiem, czy to w protokole meczowym nie będzie zaliczone jako gol samobójczy nawet. Natomiast no, też bardzo trzeba pochwalić Ptaka za to, że faktycznie bardzo aktywny cały ten początek pierwszej połowy, no i zasłużenie. Krakowianie faktycznie zaczęli tą drugą połowę tak jakby byli w... Teraz Morozow poszedł, pociągnął tą akcję, ale ten strzał nie odbił się. Tak. Na razie bieda, teraz z dystansu uderzenie. Do pierwszej ligi. No, Kobierzyczanie w pierwszej chwili musieli się pogodzić z kolejnym rokiem spędzonym w drugiej lidze, ale... No, teraz Paweł Hady, ale zablokowany i szansa dla Karnatowskiego. Karnatowski! No i po raz kolejny do ataku łączy się Pruś. No bo brakowało, że była strata Mączyński, no dałaby spokój. No a przypomnijmy, zakończyć tą rundę zimową poza strefą spadkową.
Na razie jednak tutaj występował w pierwszej lidze. No i do tego jeszcze Shadow. Nie poszło mimo wszystko rozluźnienie tego meczu, chociaż może teraz... Teraz... No chyba, że za tydzień nie będzie padało, to wtedy będę mieć też trochę więcej czasu, myślę, że to... A teraz jest w końcu bramka. My tu gadu gadu, a piłkarze Łeku w końcu wzięli swoje ręce i oddalili się, odrywali na dwa trafienia różnicy i to Komon Kobierzyce. I na razie wydaje się, że ta druga połowa układa się po prostu idealnie dla Łeku, tym bardziej, że teraz Pyś, Czech, Czech jest 4-1. Jest bramka Marcina Czecha. O, troszkę kazał czekać ostatnio na te swoje kolejne trafienia, bo to już były 3 mecze bez bramki Marcina Czecha. To jak na Łek to jest katastrofa, ale Marcin Czech wraca szybko do strzelania, jest 4-1 i no nie... Gości właśnie. Teraz dobrze wygląda ten atak pozycyjny. W tej akcji. A teraz uwaga, bo jest kolejna kontra. Pyś chciał mu... Gdzieś chyba cały czas boli ich ta... Jest właśnie Karnatowski. Karnatowski strata. I czy to będzie bramka Grochalski? Oj, nie, nie, nie. Da... Strzelić jeszcze jakiegoś gola. Tak jakby trochę nie był zadowolony wystarczająco. Rywali. Raz to w tym sezonie już przyniosło trafienie. Tym razem jednak się nie udało. Teraz uwaga, Morozow. Morozow i to... Zawodnicy do końca się w tym meczu rozluźnić, bo uwaga, bo teraz Pyś, świetnie Goliński, jeszcze Kuba Ptak, ale tutaj... Z przeciwnikom, teraz może się to nie zemści, ale w innym meczu może być to bardzo groźne. No teraz taki trochę... Jak co krzyczy i jak głośno krzyczy trener Łeku i faktycznie mogę potwierdzić, że jest żywiołowy. Tak przyznać, że jednak... emocje i samorodę okazały wynik dla Łeku. Myślę, że przed sezonem przynajmniej to może pozwolić im już opuścić strefę spadkową, więc faktycznie Łek byłby w niezłej pozycji. Teraz Kuba Ptak znowu w dół, przed tą kolejką przynajmniej tak to wyglądało, że do tego miejsca w dół. Oj, 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 teraz Mikołaj Pyś, przepraszam, że ci byli w rogu boiska, ale teraz znów tam ktoś się znajduje. Na Moczyński Kuba doskoczy do tych do tej pory. Och, teraz nie miał szans na oddanie strzału. Teraz świetny wyrzut, uwaga, Hady! Hady! Ależ teraz bramka! Paweł Hadego? Tak. Dobrze mówię, dobrze, okej. Okay. To nie jest Krzysztof Grochalski, Paweł Hady. Miał bramkę w meczu i podwyższył ogólne prowadzenie na 5-1. No to już teraz chyba z czystym sumieniem. Uwaga, bo jeszcze będzie jedno trafienie. Fuck. Jeszcze raz Paweł Hady! No. Oto, kto wie, może jeszcze skompletuje hat-tricka Paweł Hady w ciągu ostatniej minuty meczu. Ale człowiek z loga Bundesligi. Czekamy na przewrotkę z połowy boiska, a no, dzisiaj się już jej nie doczekamy, ale koniec tego meczu. 6-1, efektownie wygląda ten wynik po stronie Łeku, ale mam jednak wciąż takie jednak odczucie, że ta gra nie była aż tak dobra jak ten wynik, ale nie ma co, trzeba oddać cesarzowi co cesarskie. Dzisiaj Łek w pełni wykorzystał swoją wyższość nad rywalem i okazale wygrywa 6-1 nad ekipą z Kobierzyc.